Hej, z tej strony Ewelina, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie świniurkami, tak jest. Możemy sobie tutaj troszeczkę ulepszyć je za star pońcy. Mamy je na złoty level i dajemy jeszcze jeden. I są już całkowicie złote i zobaczymy, jak one się w ogóle zmieniły, bo jeszcze nie widziałam świń na złotych levelach, że tak powiem. No a więc co? Zaczynamy. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Niech każdy teraz to zrobi. Tak jest. Ty i ty. Daję ci teraz łapę w górę, a ja już lecę na arenę. Obawiam się tego. Zacznę sobie eliksir golemem. Piecyk. Kto nie lubi piecyka? Zostawia łapkę w górę. Tak jest. Łapka w górę dla tego nieszczęsnego naszego piecyka. Nie, serio, piecyk to jest totalne zło. Zresztą każdy budynek jest złem, bo jeżeli macie jakieś takie... ale teraz wypuścił teraz... wyrzucił on w tym momencie fireballa i miałam zaatakować fajnie, ale nie uda się to, ponieważ nasz kolega ponownie wyrzucił piecyk, no. Czy my teraz się przed tym zdołamy obronić? No musimy postawić eliksir golema i dać mu trochę tego eliksiru. No bo inaczej jak to zrobimy, nie? Jak się obronimy przed tym? A nie chcemy, żeby on nam zjadł naszą wiedźmę. Czy on teraz wyrzuci firebola, czy raczej nie? Jezu, co to on w ogóle ma za deck, że on ciągle mi spamuje tym, tą mini pekką? Zobaczcie sobie, co to ma w ogóle za deck. Chyba, że ma takiego questa, żeby grać, nie wiem, budynkiem 150 razy ma zagrać. No, jestem naprawdę ciekawa. Jestem mega ciekawa. Chyba, że on ma balona do tego wszystkiego. On już wie, że ja mam świnię i on tak łatwo nie wyrzuci tego fireballa. Chociaż ja mam dużo jednostek, które ten fireball może mu... To znaczy, może mi zniszczyć, nie? O właśnie. Tylko, że ja nie mam eliksiru znowu. Jak tu, kurczę, grać, jak się eliksiru nie ma? Powiedzcie mi. Poczekamy, żeby zaatakować. Ale on pewnie postawi mini pekkę znowu. Ja się mogę założyć, że on znowu postawi mini pekkę po raz 78 w tym meczu. Tak jest. I ładnie postawiony budynek. Oh my god! Dobra, nie jest w sumie źle. Nie jest tak źle. Wiedziałam, że będzie balon. Wiedziałam, że będzie balon, wam powiem. Oh my god, tutaj by mi się przydało, wiecie co? Tornado by mi się przydało. Tornado by mi się przydało, naprawdę. Jezu, no ten balon mnie całkowicie zjadł. Całkowicie mnie zjadł. I jest już lipka. I już przegraliśmy. Przegraliśmy! Ojejku. Ma jakiś taki mega tani deck z balonem, ale ładnie zagrał. Ja też zagrałam beznadziejnie. Chociaż ten budynek mnie cały czas blokował. Ja zauważyłam, że jak biorę dla was deki, to przeważnie one nie mają żadnego takiego, wiecie, konkretnego spela mocnego, żebym ja potem mogła sobie jakoś to dobić. Ale dobra, nieważne. Lecimy sobie z kolejną, drugą walką. I zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. O, jeszcze jakiś włos mi do gęby wpadł. Ale nieważne. Zaczniemy sobie świniami, dołożymy do tego fajerkę. On też ma fajerkę, no. Ale moje świnie coś tam robią. No i po. Ale jakieś tam zamieszanko mu zrobiliśmy małe. To nie jest w sumie tak źle. Dajemy rudą. Dawaj rudą dajemy. Pięknie. I teraz ponownie warto by było postawić świnie, ale nie mamy eliksiru, co nie? Widać mojego baby dragona? No tak słabo widać, ale on tutaj jest. On na nas patrzy, ona nad nami czuwa wszystkimi. Szczególnie nade mną. Tak się za trochę pochylona, bo ja lubię mieć krzywy kręgosłup, wam powiem. Lubię mieć. Dobra. Lecimy z eliksir golemem i dokładamy wizarda. I zobaczymy, co się stanie. Jest fajerka. I nie ma fajerki. To znaczy nie ma wizarda mojego. Ale wiemy, że ma lighta. Więc my teraz musimy uważać z wiedźmą. Musimy uważać z wiedźmą. Nie wiem, czy on ma strzałki. Dobra, nieważne.
Nieważne. Nieważne. Ale ładnie gra, naprawdę ślicznie gra ten koleś. Jejku, jak ona ucieka, ta fajerka. Jest już kolejna. Ale Ruda, skup się na wieży. Tak jest. Pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, musimy wyrzucić elektrodragona w takim razie. Jezus, czy ja dobrze to robię? Chyba tak, moi drodzy. Chyba tak. Chyba tak. Musimy naprawdę uważać. Lecimy takie komba jak wcześniej, czyli eliksir golem i świnie. Tylko, że on ma tornado, nie? Tylko, że on ma tornado, a ja standardowo nie mam żadnego spela takiego, żeby tego exa zniszczyć. Jezu, czy te świnie dolecą? Raczej nie. A ten Eli coś doleci? Ale ta fajerka coś tam podziałała pięknie. Podziałała pięknie! Pięknie podziałała! Ale on ma lighta, co nie? Kurczę! Jeszcze w sumie nie wszystko jest stracone. Jeszcze nie wszystko jest stracone. Dawaj świnie, tylko że on ma loga. Tak jest, dajemy sobie drugą fajerkę. Proszę, proszę, jejku! Jejku, jejku! Dobra, trochę odciągnęliśmy uwagę. Ale on ma tornado, no właśnie, kurczę! Zobaczcie sobie, znowu głupia sytuacja, bo ja nie mam spela, żeby ubić, bo gdybym miała Fireballa albo chociaż głupiego loga, nie? To sytuacja wyglądałaby zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej. A ja, że biorę takie deki z tyłka, wyciągnięte, to muszę cierpieć. Muszę, kurczę, cierpieć. Jest minus 24 pucharki. Jasny gwint. Lecimy sobie z kolejną walką. Ale kto dla was nie przegra jak ja, nie? Gdzie nie zobaczycie takich walk? Nigdzie indziej nie zobaczycie jak tutaj na moim kanale, tak? Tak jest. Uff, normalnie wkurzyłam się. Wkurzyłam się, że nam tak idzie beznadziejnie dzisiaj. Ale taki już jest mój urok, że gram dekami, które nie mają najmniejszego sensiku. Oh my god, wiedźmo! Wiedźmo! Dobra, lecimy z samym mega pushem i dorzucamy świnie. Dorzucamy świnie. Jejku, szkoda, że się nie skupił ten Darek na... ale zobaczcie sobie, chyba to zrobimy go na trójkę, tak mi się coś wydaje, zobaczcie sobie. No to był jeden konkretny push. I tak powinnam grać cały czas. Good game. Tak to ja mogę grać, moi drodzy, tak to ja mogę grać. Lecimy dalej, zobaczymy co nam los przyniesie, nie wiem, która to w ogóle już jest giera. Ale to była chyba najszybsza w tym odcinku. Lecimy dalej. A my tak się ciągle kręcimy wokół butli, zauważyliście? Że na odcinku wbijamy butle albo nie wbijamy butle, albo poza odcinkiem dobijamy butle albo nie dobijamy jej, nie? O, ale wiecie, czekam na jakiś konkretny up z tej gry, naprawdę. Tak mi się marzy, żeby dodali jakieś, nie wiem, nowe karty, albo całkowicie jakąś arenę taką, wiecie, jak to w COC jest, nie? Że tam jakimś stateczkiem płynęliście na jakąś wyspę i tam robiliście całkowicie coś innego niż na tej głównej, tak by, planszy, nie? A nie ciągle w CR-ze, ciągle jedno i to samo. Jezu, dlaczego ja się ciągle powtarzam? Powiedzcie mi, dlaczego? Dlaczego, 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 dlaczego? Jest ponownie Wizard. No, tutaj może być ciężko. Może być nawet bardzo ciężko, chociaż widzę, że Wiedźma sobie radzi z tym Wizardem. No i koniec. No i to by było na tyle. To by było na tyle radzenia sobie mojej Wiedźmy. To by było na tyle. Ale możemy teraz sobie wyrzucić Rudą, żeby tego naszego kolegę Wizarda zniszczyć. Pięknie. Piękna chociaż jedna obrona w tym odcinku. Jejku, ale ten MK i tak uderzył. Jezu, gdybym tutaj miała poison, kurde, w następnym odcinku chyba postanowię się o jakiś taki bardziej, taki wiecie, deck, którym serio wygram, a nie tak wiecie, wygram albo nie wygram, tak ten odcinek powinien się nazywać, wygram albo nie wygram, to jest taka rosyjska ruletka. O Jezu, jak ja wyrzuciłam to wszystko, ale jak ona fajnie ucieka ta fajerka przed tą Rudą, no ale już jej nie ma. Jemu ciągle daje eliksir na plusik. Dajemy teraz Rudom.
Rudą, rudy, 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 ryc. Znowu mamy balona. Oh my god. Oh my god. I teraz ten elektro powinien być z tej strony. Powinien być z tej strony. I znowu mamy przegraną. I on teraz postawi armię szkieletów prawdopodobnie. Tak jest. Tak jest, tak jest. I tak już jest lipa, moi drodzy. Tak już jest lipa. Możemy się pożegnać dzisiaj. Bo jest to bardzo, 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 bardzo pechowy odcinek, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podoba. Że wam się, kurczę, podoba. Dobra, niech mnie wykończy ta bestia. Niech mnie ta bestia wykończy. Możemy teraz się rozpłakać. Chyba, że jakimś cudem... Nie, mówię wam, w następnym odcinku postaram się wziąć spela jakiegoś porządnego, żeby to jakiś miało sens, bo jak widzicie, no... Ten dek, no, no. Może jedna na 10 to ma sens ten dek, ale przeważnie to raczej nie. Także moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli sami żegnam, widzimy się w kolejnym. Buziaki, pa, pa!